Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo wartościowym filmie na kanale Wojna Idei, ile jest warte ludzkie życie, zadający pytanie, czy cel uświęca środki. Zapraszam. Większość systemów moralnych dopuszcza w praktyce tą zasadę, że cel uświęca środki. Luther dopuszczał kłamstwo w służbie tak zwanej czystej Ewangelii. Islam, pomimo tego, że chwali prawdomówność, również dopuszcza praktykę zwaną takija, a w surze Al-Imran, werset 54, pisze w Koranie: Allah jest najlepszy spośród knujących podstępy. Najlepszy spośród knujących podstępy. Mi to się osobiście kojarzy z księciem, z mistrzem, ojcem kłamstwa z Ewangelii, ale to jest materiał na inny film. Spontanicznie większość ludzi również akceptuje tą zasadę. Otóż, przynajmniej w praktyce, większość ludzi, gdy przyjdzie do takiej sytuacji, że trzeba ochronić ją przed jakimś dużym złem, albo tym bardziej ochronić swoich bliskich przed jakimś dużym, ważnym, ciężkim złem, wtedy spontanicznie człowiek jest gotowy popełnić na przykład nieduże kłamstwo. W praktyce właśnie jest to zasada, że cel uświęca środki. Otóż w katolickim systemie moralnym jedną z podstawowych zasad jest, że nie można uczynić nic moralnie złego, aby z tego wynikło jakieś dobro. A więc cel nie uświęca środków. To jest podstawowa, jedna z podstawowych, najważniejszych zasad katolickiej etyki. W liście do Rzymian święty Paweł pisze, to jest rozdział 3, werset 8: czyż to znaczy, że mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? Jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara. Uściślimy. Chodzi o rzecz faktycznie moralnie złą, a więc nie tylko o jakieś fizyczne zło. Co to znaczy? Na przykład rzeczą moralnie złą jest zabicie niewinnego człowieka. Ale nie każde zabicie człowieka, to znaczy może być takie, które będzie w jakiś sposób uzasadnione w obronie własnej, w sprawiedliwej wojnie, która również będzie właśnie usprawiedliwiona. Wtedy będziemy mieli do czynienia z fizycznym złem, natomiast nie ze złem moralnym, a więc zabicie, na przykład zabicie niewinnego człowieka. Kłamstwo również jest moralnym złem. Kościół nigdy nie argumentował mniejszym złem. Każde moralne zło jest według Kościoła niedopuszczalne. Fizyczne natomiast nie jest złem w stricto sensu, nie jest złem w dosłownym sensie tego słowa. Na przykład zamknięcie kogoś w więzieniu jest pewnym złem fizycznym. Ograniczamy wolność jakiegoś człowieka. Natomiast w sytuacjach, które usprawiedliwiają takie postępowanie, jest to oczywiście jak najbardziej stosowne i normalne. Nie ma w takich czynach absolutnie nic złego. No, podobnie w przypadku wojny. To nie jest mniejsze zło. Wojna czasami jest po prostu czymś moralnie dobrym, czymś moralnie potrzebnym. W jakiejś sytuacji, kiedy człowiek musi się bronić, podobnie jak zwykła przemoc. Normalnie przemoc nie jest niczym dobrym, natomiast w sytuacji, gdy człowiek na przykład musi bronić swoją rodzinę przed niesprawiedliwym agresorem, jak najbardziej ta obrona będzie czymś dobrym. Podobnie jest w przypadku wojny. Jeśli mamy do czynienia z samoobroną, jak najbardziej jest to coś stosownego, coś, co jest moralnie jak najbardziej dobre. I człowiek, który właśnie poświęca swoje życie, na przykład właśnie na wojnie, w obronie swoich bliskich, w obronie ojczyzny, jest bohaterem, a nie przestępcą, mimo tego, że zabija ludzi. A więc to nie jest mniejsze zło. Tutaj ciekawy przypadek, który być może gdzieś tam by się pojawił w komentarzach, krucjat, do których przecież Kościół nawoływał. Otóż krucjaty również były postrzegane wtedy jako wojny obronne. Dlaczego jako wojny obronne? Dlatego, że z jednej strony w przypadku pierwszej krucjaty ewidentnie potrzebowało obrony Bizancjum i ono faktycznie o tą obronę prosiło. Z drugiej strony potrzebowały
niejako obrony miejsca święte, które były postrzegane przez katolików wtedy jako ewidentnie należące do chrześcijaństwa i które też zostały przez muzułmanów podbite. A więc było to postrzegane. Tutaj nie będę rozstrzygał dokładnie kwestii dlaczego, jak i na ile to było słuszne, a na ile nie. Natomiast ewidentnie była to postrzegane, krucjaty były postrzegane jako rodzaj wojny obronnej, pomimo tego, że wymagała ona wejścia w głąb terytorium nieprzyjaciela i zdobycia samej Ziemi Świętej. Oczywiście później w przypadku kolejnych krucjat trzeba było już bronić tego państwa krzyżowców, państwa, które powstało w Ziemi Świętej. A więc niedopuszczalne jest każde moralne zło, natomiast nie chodzi tutaj o zło fizyczne. Niedopuszczalne, absolutnie niedopuszczalne jest, aby dobro, które chcemy osiągnąć, wynikało bezpośrednio z jakiegoś dokonanego moralnego zła. Natomiast jest dopuszczalne tak zwane voluntarium indirectum, czyli możemy, wiedząc, że gdy coś się zrobimy, będzie to miało również jakieś bardzo złe konsekwencje, może być to w pewnych sytuacjach dopuszczone, o czym tutaj mówię. Na przykład człowiek, który wypełnia rozkaz właśnie w trakcie takiej sprawiedliwej wojny, który walczy w obronie swojej ojczyzny, bombarduje most. I ma świadomość, że mogą zginąć tam również osoby zupełnie niewinne, cywile. Jeśli jego celem bezpośrednim jest bombardowanie mostu, czyli rzecz, która jest neutralna moralnie, a która w przypadku właśnie wojny może być uzasadniona i nawet bardzo, bardzo potrzebna, jego celem nie jest zabicie osób niewinnych, nie jest w stanie tego zrobić w ten sposób, żeby z całą pewnością wykluczyć tą śmierć osób niewinnych, to jest to wtedy dopuszczalne, choć oczywiście jest to pewna moralna ostateczność, a więc voluntarium indirectum. Podobnie mamy w przypadku aborcji. Tutaj również w pewnych sytuacjach jest dopuszczalne, aby podjąć leczenie kobiety, wiedząc, że to zaszkodzi zdrowiu albo nawet pozbawi życia dziecko. Natomiast nigdy nie jest dopuszczalne, aby zabić dziecko bezpośrednio, celowo, zabić dziecko po to, żeby w jakiś sposób przywrócić zdrowie kobiecie. A więc voluntarium indirectum. Jest dopuszczalne zrobić coś, wiedząc, że spowoduje to jakiś bardzo zły skutek, jeśli faktycznie nie da się tego zrobić bez unikania tych skutków ubocznych, powiedzmy, tak, a jednocześnie cel jest bardzo, bardzo ważny. Natomiast widzimy tą różnicę. Z jednej strony człowiek, inny przykład, człowiek nie może sam się zabić. Według katolickiej nauki samobójstwo jest grzechem ciężkim. A więc człowiek nie może chcieć pozbawić się życia. Natomiast bohaterem jest człowiek, który jest gotów oddać swoje życie ze względu właśnie na jakiś bardzo, na jakiś wyższy cel, ze względu na jakąś konieczność. Możemy tutaj spojrzeć chociażby na pana Wołodyjowskiego z trylogii Sienkiewicza, który nie, przynajmniej tak to jest zarysowane, tak to jest opowiedziane, nie ma na celu zabicia siebie. On nie zabija siebie. On wysadza, twierdzę, wysadza coś, co nie ma się dostać w ręce wroga i jest gotów przy tym oddać swoje życie. Oczywiście o konkretnych przypadkach można dyskutować, czy faktycznie, może to jednak było jakieś tam poczucie honoru, on nie chciał się poddać. Tutaj nie jest to absolutnie pewne, nie musimy tego też z całą pewnością rozstrzygnąć, dlatego że tak czy siak jest to tylko postać literacka. W każdym razie bohaterem jest człowiek, który jest w stanie zrobić coś, co jest dobre, co jest potrzebne, nawet za cenę swojego życia, a ciężki grzech popełnia ten, kto sam sobie odbiera życie w jakikolwiek sposób. Widzimy tą różnicę. Z jednej strony człowiek chce się pozbawić życia, z drugiej strony człowiek po prostu jest gotów to życie oddać, jest gotów wziąć przyjąć jakby to wielkie zło ze względu na coś wyższego. To jest, w ten sposób działa właśnie voluntarium indirectum.
myślę, że jest to już dosyć czytelne i tam w filmie z kanału Wojna Idei, ile jest warte ludzkie życie, również w kilku momentach to się pojawiało, ta zarysowana różnica pomiędzy jedną postawą a drugą. Mieliśmy tam również bardzo cenne uwagi o czarnym charakterze, o Thanosie, który chce stworzyć nowy, lepszy świat. Jest gotów do zrobienia wszystkiego, aby stworzyć ten nowy, lepszy świat. I tutaj słusznie autor pokazuje nam w tym momencie Hitlera, który właśnie taką wizję miał. Chciał stworzyć nowy, lepszy świat. I wszystko, wszystkie środki były do tego dozwolone. Ale pamiętajmy, że podobnie postępowali i bolszewicy, czego myślę, że wyjaśniać nie muszę, ale podobnie postępowali również i zwolennicy rewolucji francuskiej, ci, którzy ją przeprowadzali, również tam chodziło o stworzenie nowego, lepszego świata, a środki były wszystkie dozwolone. Można było zabijać wszystkich po kolei, nie panowało tam, nie było praktycznie żadnych ograniczeń. Skrytobójstwo, czy publiczne sądy, czy też niesprawiedliwe, powiedzmy, że niesprawiedliwe sądy, wszystko było dopuszczalne. Ważne było, żeby cel został osiągnięty. Niestety, podobnie postępował również Luther. Już na samym początku wspomniałem, że dopuszczał on kłamstwo w służbie tak zwanej czystej Ewangelii, czyli jeśli kłamstwo pasowało jego wyznawcom, to mogli je jak najbardziej popełnić. Znowu cel uświęca środki. Ale również i dzisiaj bardzo często niestety spotykamy tą przerażającą nauką. I dzisiaj możemy usłyszeć od wielkich filantropów, ludzi, którzy przedstawiają się jako dobroczyńcy ludzkości, że trzeba właśnie stworzyć taki nowy, lepszy świat, że na przykład trzeba ograniczyć liczbę emisji dwutlenku węgla i dlatego, uwaga, trzeba zmniejszyć liczbę ludzkości. Takie głosy się pojawiają. To jest znowu to. Mamy jakiś tam cel. Człowiek chce stworzyć nowy, lepszy świat i jest gotów zrobić dla tego wszystko. I ta zasada, że cel nie uświęca środków, jest bardzo trudna, jest bardzo wymagająca, ale Kościół zawsze o nią walczył, zawsze bronił jej w swoim systemie etycznym, uważał, że nie wolno z niej zrezygnować i słusznie, bo jej porzucenie ma katastrofalne skutki. Gdy tą zasadę się porzuci, gdy o niej się zapomni, prowadzi to do największych zbrodni. Wtedy pojawia się właśnie prawdziwy fanatyzm, to mieliśmy tak w przypadku i Hitlera, i bolszewików rewolucji francuskiej, i w zasadzie Lutra, i w przypadku dzisiejszych niektórych filantropów również. Pojawia się fanatyzm gotowy do popełnienia największych zbrodni w imię jakiegoś wzniosłego, w zasadzie w cudzysłowie, celu. A więc pamiętajmy o tej wielkiej zasadzie teologii moralnej Kościoła katolickiego, że cel nie uświęca środków. Pamiętajmy, że jest to cywilizacyjnie wielkie osiągnięcie i jest to pewna tama, jest to mur, który chroni nas naprawdę przed popadnięciem w wielkie błędy, w wielkie grzechy. I jest to piękna, choć wymagająca zasada, praktykujmy ją, starajmy się w naszym codziennym życiu również właśnie z tym żyć i taką zasadę głosić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.